No to tak, na dzień dobry, przyznam się do zbrodni, którą popełniłam. Ale myślę, że ludzie i to zauważą. Tak przed kamerą nic mi nie powiedziałaś. Myślę, że ludzie to zauważą, więc samo wyjdzie. A mianowicie założyłam dzisiaj białą bluzkę do nagrań, a to jest po prostu zakazane, nie róbcie jak tego mogłaś. Nigdy. How ale dare you? Skóry się przyznaję, ponieważ dzisiaj jest rocznica naszego ślubu, a moja sukienka ślubna. Ja tak w koszulce. Pięknie, cały ty. Cały ja. W dniu naszego ślubu mieliśmy w sumie trampki. Jakąś wodę tu masz. Wiesz co, piłam wodę i zalałam wszystko. I no właśnie dobra. Ze stołu wytarłam, a no tutaj dobra. Nie. Co ja. No w każdym razie moja suknia ślubna jest u mamy. Tak, tak, u mojej mamy. Tak, u domu. Mamy na strychu wisi, bo ja koniecznie chciałam ją zostawić, po to, żeby potem a mój garnitur moja też córka nie mogła się w niej bawić. Tak, na pewno będzie chciała to robić. Będzie, zobaczysz. Ale tak naprawdę nie muszę być też w garniturze dzisiaj, bo jak nagrywamy, to nie jest rocznica naszego ślubu. Nagrywamy to tak. Wcześniej, bo... Naszą rocznicę ślubu będziemy obchodzić w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, tak. Jest to, nie powiedzieliśmy też, że to jest 8. rocznica ślubu. 8. rocznica, ślub tak. Mieliśmy 15 sierpnia 2015 roku. Uwaga, o godzinie 15. Więc dużo 15 w naszej dacie w ślubu. Tak, i spędzamy tą rocznicę w Nowym Jorku w tym roku, nie? Tak, więc jak to oglądacie, to my się... I no. Mamy posługę tego dnia. Naprawdę? Akurat, we wtorek? Tak. Więc tak spędzamy rocznicę, wow. Że mamy posługę i też sobie przypomniałem, bo zastanawiałem się, co rok temu robiliśmy i też byliśmy na posłudze, tylko że byliśmy na posłudze. Ukrainie. Tak, na Ukrainie. Wow. Więc a to jest niesamowite, jest bo to niesamowite. Jakoś tak pamiętasz, że zawsze marzyliśmy o tym i w sumie zawsze tak wyglądały nasze rocznice, że planowaliśmy sobie gdzieś wyjazd za granicę, tak. Żeby tak szczególnie ten dzień uczcić. Bo to jest piękna data, bo 15 jest zawsze wolny, tak. Więc mogliśmy sobie robić długie pogoda weekendy. Pogoda jest i zawsze w ogóle. Piękna. Tak. Więc sprzyja różnym wyjazdom, więc to jest takie niesamowite, że teraz jak mamy rocznicę, to też możemy wyjeżdżać i te posługi są akurat nie w Polsce, tylko tak, za granicą, więc to nasza własna tradycja, jeśli została podtrzymana. O rocznicę wyjeżdżania za granicą została podtrzymana tym razem przez ostatnie 2 lata podczas posług. Więc i też to jest super, nie? No, fajna no rzecz. Dobra. Ale przejdźmy, tak. Tak. Jak wspominasz ten dzień naszego ślubu? Albo co pamiętasz w ogóle? Myślę, że pamiętam to, co ty pamiętasz bardzo dobrze, że było bardzo gorąco. Było bardzo gorąco, bo jak braliśmy ślub, to był najgorętszy dzień w roku i było tak. 34 stopnie. No, mów. Nie no, powiedz, bo to było chyba takie ekscytujące. Przypomniało mi się, no że dawaj. Pamiętam, że było aż tak gorąco, że wyłączali światło w Radomiu po prostu. Tak, abstrakcyjne. Tak, bo było tak, że część miasta raz miała wieczorem, a następnego dnia część druga i w ogóle. Tak, i pamiętam, jak elektrownia w Kozienicach tak, nie dawała rady. Nie dawała i po rady, prostu... bo była susza i w ogóle, wiadomo, do elektrowni jest potrzebna woda i tak dalej. I pamiętam, jak, roz... abstrakcyjne. Jak siedzieliśmy swoimi rodzicami, z moimi rodzicami, rozsadzaliśmy ludzi przy stołach, przy nie, świecach. Nie, wtedy nie było twoich rodziców. Albo moich nie było chyba. Nie, wtedy akurat tak, nie to było, tylko, to było u mnie. Tylko z twoimi. Siedzieliśmy przy świecach za czasy po prostu, parę dni przed ślubem i rozsadzaliśmy. Tak, kto ma gdzie siedzieć. No, było ale... w ogóle pytanie było, czy też nam, wiesz, nie musimy agregata załatwiać na totalnie. Agregat na wesele. Ale ja z takich w ogóle ciekawych rzeczy przed naszym ślubem, to na przykład pamiętam to, pamiętasz jak chyba dzień albo dwa poszliśmy tak strasznie i chciało nam się zjeść coś jakiegoś takiego hamburgerowego i w ogóle, pamiętasz, jak poszliśmy tam do tak, tej budki, tak, żeby i w domu było tak strasznie dużo jedzenia. I to w tajemnicy przed swoimi rodzicami chyba, nie? Bo to oczywiście w domu było kupę jedzenia i w ogóle my mieliśmy tak. Ochotę wyjść z domu i po prostu pójść sobie sami w dwójkę i zjeść coś takiego hamburgerowego, no, tak, czy coś w tym stylu, tak. W taki fast food i poszliśmy wtedy zjeść te hamburgery i tam siedzieliśmy w tej budce, ale co było ciekawe, na dzień przed ślubem pojechaliśmy do Częstochowy tak, wejść z pielgrzymką. I to jakoś strasznie rano i w ogóle. I wracaliśmy, po prostu taki... ja zasypiałem po drodze, jak wracaliśmy. To był, nie wiem. Chyba tak, kiedy. Ale pojechaliśmy 14? Nie, pojechaliśmy 13. 13. Przenocowaliśmy się w samochodzie chyba. Nie, w jakimś hotelu. A, w hotelu faktycznie. Nocowaliśmy. To był taki fajny hotel i następnego dnia rano wyruszyliśmy. Co za pomysł mieliśmy, i naprawdę. Ja się dziwię, że ty się na to zgodziłeś, bo to oczywiście był mój szalony pomysł i bardzo mi tam zależało na tym. A ty nie jako... pamiętam chyba, że byłem jakoś bardzo przeciwny. No, ale tak wyglądało właśnie to, co się działo przed ślubem, więc nie było to zupełnie normalne. W dniu ślubu, jak wspomnieliśmy,
było bardzo gorąco. Pamiętam, jak przyszli właśnie ta ekipa filmowo-fotografowie i tak dalej, żeby tam nakręcić ujęcia, jak zakładam i świadek spinki. Ej, może puścimy jakiś film. Wiesz co, ten taki nie obiecuj mi nic. Dobrze. Nie obiecuj. Błagam. Dobra. Ja wiem, jak może to się, jak to się zazwyczaj kończy. Tak. Gdzieś to można znaleźć w internecie. Może. No ale nie wiem, czy chcę też to puścić. Czego? Po prostu. No nieważne, co pamiętasz? Tak. I przyszli, ja się ubrałem w garnitur, ładnie wszystko tutaj. Oni wyszli, to się rozebrałem oczywiście z tego garnituru, bo było jeszcze parę godzin chyba do ślubu, więc stwierdziłem, że nie będę się grzał w tym, bo było tak przestrasznie ciepło. Było, ja pamiętam, że stałam w kościele i wachlowałam się wachlarzem, ale przypomniało mi się jeszcze, pamiętasz jak nagrywaliśmy film dla naszych rodziców na podziękowania? I zastanawialiśmy się, czy wyjdzie to fajnie, czy nie wyjdzie to fajnie. I nagrywaliśmy w Parku Wilanowskim. Ja byłam w tej żółtej sukience. I tutaj na boisku obok mieszkania. I robiłam te sztuczki z piłką, piłkarskie różne. No. Bo to było takie sportowe podziękowania. Ale to było fajne. Fajne to było. Bardzo myślę, że fajnie to było. Ale ekipa filmowa tutaj była taka wyborna. Pozdrawiamy. I szczególnie pozdrawiamy ich dlatego, że podczas ślubu w kościele uratowali nas. Żebyśmy nie zemdleli. Bo przesunęli wiatrak, który był dla księży, który ich chłodził na nas, nie? Więc mieliśmy trochę takiego świeżego powiewu wiatru, który nas ratował podczas tego ślubu, nie? No, ale z takich rzeczy, które ja bardzo też pamiętam podczas ślubu, to właśnie uwielbienie. Uwielbienie i ten moment super. Właśnie po komunii, bo nasi przyjaciele i zespół od ciebie z parafii z Niepokalanowa obstawiali mszę. Przez to się trochę przedłużyła, przez co proboszcz się stresował, bo o 16 tak, ale było pięknie, jeśli chodzi o śpiewy, o granie, tak. To było naprawdę niesamowite. I pamiętam, że to uwielbienie było naprawdę długie. Jak w ogóle, myślę, takie że niestandardowo, długie, tak? I z tego ślub. Co pamiętam, to śpiewaliśmy... A przypomnijmy, to było 8 lat temu. Bo 8 lat temu to nie byliśmy wspólnotą uwielbieniową. Tak. I pamiętam, że śpiewali utwór z tego, co dobrze pamiętam. Znaczy pamiętam, nie pamiętam, Błogosław Duszo Moja Pana, to na pewno było na naszym ślubie, ale nie pamiętam w którym momencie. Pozdrawiamy TGD. Pozdrawiamy TGD. I to jest jakiś taki moment, który mi niesamowicie utkwił w głowie, że to było takie piękne i takie radosne. Mm-hmm. Ale w ogóle jestem bardzo ciekawa, jakie były pieśni śpiewane u was na ślubie. Chyba muszę żadnej napisać nie pamiętam. Do Oli Gosi i podpytać się. Może gdzieś mają tą listę naszych piosenek. Może tak. Czy jeszcze pamiętam moment przed ślubem, jak wszedłem z rodzicami do twojego mieszkania, twoich rodziców. Po błogosławieństwo i cię zobaczyłem w tej białej sukni i w ogóle z tym wszystkim fryzurą, wiankiem i tak dalej. No i te od razu szklanki w oczach się pojawiły i tobie też. I to tak. Kazałaś mi przestać, bo miałaś makijaż. To był taki moment, który pamiętam, że bardzo, bardzo, bardzo się wzruszyłam. To było bardzo wzruszające, jak zobaczyłam się i właśnie, że takie, no miałeś taką po prostu miłość w oczach, makijaż po prostu ciary, chyba ta miłość w oczach ci cały czas została. Bo bardzo dużo osób mówi nam, że tak jak patrzysz na mnie, to widać, że mnie kochasz. Amen. Nie wiem, czemu ludzie mi tego nie mówią, że jak patrzę na ciebie, to widać, że cię kocham. Ale kocham, żeby nie było wątpliwości, zapamiętajcie. Tylko nie oczami. Całą sobą. I co jeszcze? No ja pamiętam właśnie, że cały ślub się tak mega uśmiechałem i czy przysięga i w ogóle wszystko, że kolega z pracy Mateusz tak patrzył na mnie, się zastanawia, czy nie mam jakiejś głupawki, czy mi nie w ogóle coś nie odwaliło nagle, no bo znał mnie trochę i wiedział, że potrafię mieć fazy, no ale ja byłem po prostu mega, mega szczęśliwy, nie? I to nie była głupawka, to było po prostu szczęście i też jak były życzenia, no to było mnóstwo cudownych naszych znajomych, rodziny i tak dalej. Też jak składali życzenia, bez przerwy się uśmiechałem, że aż mi tutaj głowa z tyłu bolała, po prostu bez przerwy uśmiechania się jakoś tak, no bo chyba też się nigdy tak długo nie uśmiechałem do ludzi w ogóle, więc to był piękny, piękny, piękny czas. Jak jesteśmy przy życzeniach, to ja pamiętam i bardzo mi to utkwiło w głowie. Nie wiem, czemu akurat to, bo dostaliśmy dużo pięknych, przepięknych życzeń, ale pamiętam, że Ania, która robiła nam zdjęcia na ślubie, powiedziała, że życzy nam, abyśmy każdego dnia prześcigali się we wzajemnym szacunku do siebie. I to było dla mnie coś takiego.
Oczywiście te słowa są w ogóle z Pisma Świętego. Ja w ogóle niedawno się dowiedziałam, bo gdzieś coś czytałam. Ja chyba nadal nie wiem. Na pewno znasz ten fragment, bo on jest bardzo znany, ale jakoś tak nigdy nie analizowałam, okay. Nie łączyłam tego. Ale pamiętam, że ona jak to powiedziała i pamiętam jej wzrok, mm-hmm. mi się wydało to takie bardzo prawdziwe, nie? I miałam wrażenie, że ona mówi coś, co jest jej takim bardzo mocnym też doświadczeniem życiowym. Tak, i do dzisiaj to pamiętam. Jest to niesamowite, że 8 lat po ślubie wspominamy filmowców i fotografów. Jest! Jest, widzicie, jaki wasz zawód i wasza dokładnie, to jest też pokazuje właśnie i też osoby, które grały, śpiewały i w ogóle, nie? Jak taka posługa w ten sposób też jest mega, mega istotna, nie? Tak, z takich ciekawostek, no? które mogę powiedzieć, to, a propos mojej sukni ślubnej, że miałam... A to ciekawe. Dziewczyny. Miałam suknię, można powiedzieć, że miałam dwie tak, podwójną wersję sukni ślubnej. Czyli miałam taki gorsetik i potem tutaj na brzuchu miałam taki suwak, mhm. bo miałam długą suknię do ślubu i potem przed pierwszym tańcem odsunęłam sobie ją. I zasunęłam sobie drugą. Oczywiście tak jakby... w pokoju, nie przy wszystkich. Tak, w pokoju. I zamieniłam sobie ten długi tak. dół na taki dół krótki, taki trochę bardziej, no nie wiem, taki tiulowy jak u baletnicy, ponieważ mieliśmy bardzo fajny układ choreograficzny. Tak, bo ćwiczyliśmy w ogóle. Tak, ćwiczyliśmy. Był wyborny. No, bardzo, bardzo. I pozdrawiamy naszą kochaną koleżankę, nauczycielkę, która no pięknie nas wyszkoliła w tym. Mi się bardzo podobało. Tańczyliśmy do piosenki Eda Sheerana. Tak. Nie pamiętam, jaki ma tytuł. Pamiętam tę piosenkę, ale nie pamiętam tytułu. Ale Thinking About... Nie. Okej. Okay. No, Edo powiem tak, każdy do tego tańczył w tamtym czasie. Może nie każdy, ale dużo osób. No i zmieniłam tą, żeby się wygodnie po prostu tańczyło, bo robiliśmy różne świerowate ruchy i mieliśmy niezły układ. A pamiętam, po że mi brałeś na ręce tam. Tak, a po oczepinach jeszcze była jedna zmiana, bo zmieniliśmy ty buty na obcesie, ja pantofle na trampki po prostu. Zmieniliśmy żółte. Na trampki żółte, ale ja też miałam żółte pantofelki tak. od początku, które kupiłam w Gdyni, w ogóle w jakimś takim, nie wiem, faktycznie. W Gdyni jakieś... pojechaliśmy do ziomków, do Gdyni. Tak. Ja weszłam w losowym sklepie. Bo pamiętasz, ja szukałam bardzo długo tych żółtych butów i zamawiałam milion różnych par i żadne mi nie pasowały i nie odpowiadały, albo się nie podobały, albo obcas nie ten, albo coś tam. Weszłam do jakiegoś supermarketu, bo ja nawet nie wiem, czy to była galeria handlowa, umówmy się, i tam było takie stoisko z butami i zapłaciłam za te moje buty chyba za jakieś 45 zł. Buty na ślub za 45 zł. Widzicie? Mam też je do dziś, nie chodzę, bo totalnie je zniszczyłam. Na tym już chyba weselu się zniszczyły. Po prostu. Jak się tyle tańczyło. Ale trampki mamy do dziś. Trampki mamy do dziś i chyba nasze wesele jakoś strasznie długo trwało, bo jako, że mieliśmy ślub o 15, więc wesele zaczęło się o 17, czyli o 5 po południu chyba trwało do 5. Chyba tak, moi znajomi czyli można z pracy... powiedzieć, że 12 godzin chyba trwało nasze wesele, ale wiele osób, naszych przyjaciół, znajomych nadal super wspomina i my też super moi wspominamy. Moi znajomi z pracy, w której wtedy pracowałam, twierdzą, że oni się bawili nawet jak ja już poszłam spać. Ja tego nie pamiętam, ale bardzo tak możliwe, było, że chyba, tak że było, chyba że wymiękłam przed nimi. Wymiękła się jeszcze, chyba tam byłem ze swoimi naprawdę? Znajomymi, tak. A ty siedziałaś już na górze gdzieś na kanapie i już wymiękłaś. No. Pamiętam też, że tego, na moim weselu podszedł do mnie nasz wodzirej Piotrek, Fizycznie. Który był w ogóle mega robotę zrobił no, i, do tej pory. Piotrek, no, i się spytał, czy nie chce z nim jeździć na wesela, żeby prowadzić imprez, więc taki rozrywkowy jestem, jesteś taki ze mnie wodzirej zobacz, imprezowy. Mógłbyś mieć fajną pracę, a siedzisz w filmie, robisz filmy na YouTubie. Dokładnie, bez sensu. A chcę troszeczkę opowiedzieć o naszych zaręczynach? Możemy. No jest to myślę, że bardzo znaczący etap ślubu i wesela. Nie mamy teraz rocznicy jakoś blisko. A zaręczyliśmy się 28 kwietnia. Kwietnia. I jest to wspomnienie, o czym nie wiedzieliśmy, jak Święty się zaręczyliśmy. Janny Beretty Moli. Święty Janny Beretty Moli. Ja wiedziałam, ale zapomniałam. To znaczy powiedzmy sobie szczerze tak, że ja zawsze marzyłam o tym, że
że jak będziesz mi się zaręczał, to żebym była zaskoczona i żebym się nie spodziewała. Chyba się udało. Uwierzcie mi, nie miałam pojęcia, że Marcin mi się oświadczy. Kompletnie. Ja byłam w takim totalnym szoku. W sensie myślałam, że kiedyś mi się oświadczysz, ale znaczy, nie myślałam chyba o tym. Ale nie, że w tym momencie. O tym. No. Ile to było lat naszej znajomości? Z 3,5 roku? Może, coś takiego, może, nie? Może, nie wiem. Po 3,5 roku, więc trochę ze sobą chodziliśmy. W ogóle mieliśmy bardzo aktywny rok, jak mieliśmy ślub, bo też mieliśmy obronę pracy magisterskiej. Ale pomimo zaręczynek sytuacja wyglądała tak. No tak, ale broniliśmy się, a miesiąc później braliśmy ślub. Tak, więc... Więc mieliśmy dużo, dużo na głowie w tamtym roku. Jeszcze pracowaliśmy wtedy. Więc można. Jak się jest młodym, to wiele można. Zaręczyny mieliśmy we Włoszech. I to był od razu. Nie można było w Polsce. Bo nie można było w Polsce. Sytuacja była taka, że ode mnie z parafii pojechaliśmy taką ekipą, niedużą chyba, bo tam parę samochodów, na kanonizację Jana Pawła II do Rzymu, do Watykanu. I tam nocowaliśmy w takim pięknym klasztorze w Santa Severa. Nad samym morzem. To jest tak, że jest ogródek, przechodziło się przez drogę i była plaża, więc tak. Naprawdę super miejsce Santa Severa. Z tego, co już wiem, to już chyba już Franciszkanie to gdzieś oddali, sprzedali, nie wiem. Dokładnie. I tam nocowaliśmy właśnie. I tam na dachu tego klasztoru była taka dzwonnica z krzyżem i tam można było sobie wejść po prostu po schodkach na luzie i w ogóle. I ja tam poprosiłem znajomych, żeby zorganizowali taką kolację, tak. Bo powiedziałem takiej ograniczonej liczby osób, że chcę się zaręczyć i w ogóle, więc tam była kolacja na tym dachu i to jest tak pięknie, że te góry wpadają do tego morza, tam był zachód słońca nad tym morzem. Ale chciałam powiedzieć historię, bo to było tak, że Marcin mówi, chodź, pójdziemy na zachód słońca na tą dzwonnicę. A ja mówię, co? Przecież mamy plażę pod oknem. Mówię, chodź na plażę. A on mówi, nie, chodź na dzwonicę. Ja mówię, chodź na plażę. Mały Włosi by się nie udało. Tak, ja w ogóle mówię, to było takie absurdalne dla mnie, że idziemy na tą dzwonnicę, na zachód słońca, jak możemy zobaczyć zachód słońca z plaży. No ale pamiętam, że weszliśmy na tą dzwonnicę i to w ogóle była chyba najgorszą dziewczyną na świecie. Ale było tak, że wchodzimy tam na tą dzwonnicę i tam był rozstawiony stół z kolacją. No a ja nie piję alkoholu, alkoholu. I wiecie, na tym stole stoi butelka wina i ja zobaczyłam ten stół z rozstawioną kolacją. Zachód słońca, wszystko piękne, ale weszłam i mówię, Marcin! Przecież ja nie piję alkoholu i w ogóle z taką pretensją w ogóle na dzień dobry, że co tutaj robi ta butelka wina. A Cinek od razu powiedział, że to nie jest wino, tylko tak. Że to jest sok morelowy, bo po butelce do wina przelał sok morelowy. Znalazłem pustą butelkę po winie, opłukana i wiem, że kochała konkretny sok morelkowy z Włoch i przelaliśmy po prostu i to było takie nasze wino, nie? Ale mi się i tak dostało. No wiadomo. Pomysł dobry. No, więc tak wyglądały nasze zaręczyny przed kanonizacją. Tak. Przed? Chyba było po. Wydaje mi się, że to było przed. Ale nie, no nieważne. No. Więc mieliśmy we Włoszech i Włochy są nadal nam bardzo bliskie serce. Nawet w sumie takie... z roku na rok jesteśmy zawsze we Włoszech, nie? Tak. Chyba nie ma roku, że przynajmniej raz byliśmy? Jesteśmy. Jeszcze wszystko przed nami. Nie byliśmy jeszcze. Jeszcze nie. Nie? Chyba nie. Poczekaj. Nie byliśmy. A nie byliśmy w Mediolanie? No dobra. A w Turynie nie byliśmy rok temu. W Turynie byliśmy rok temu i byliśmy w Rzymie w listopadzie. W tym roku? Nie jeździmy za dużo. No w każdym razie, a powiedz mi, jeszcze wracając tak do dnia ślubu. Boję się, to już chyba coś, czego nie ustalaliśmy i będą ciężkie mam pytania. Mam wrażenie, że w ogóle nie ustalaliśmy tych rzeczy, które dobra, wszystkie są kartowane. Ej, no właśnie chciałam się zapytać, co czułeś, czy w ogóle, bo powiedziałeś, że czułeś bardzo dużą radość w trakcie dnia ślubu i czy to była jedyna emocja i uczucie, które czułeś, czy czułeś coś więcej? No myślę, że bardzo radość i takie szczęście przeważyło. A nie miałeś w ogóle stresu żadnego? Chyba się nie stresowałem. Boże, dlaczego mężczyźni mają tak łatwo w życiu? Nie kojarzę, żebym się stresował. Bardziej chyba miałem tak, że czułem się szczęśliwy i taki już... nie mogłem doczekać. Taka ekscytacja. Bardziej ekscytacja, no. Ja miałam tak, że się bardzo stresowałam. Czego? Nie? Wiesz co? Nie. Chyba tego, co będzie.
sensie bo ja w ogóle... po ślubie, tak? Tak, i bardzo często o tym myślę, chociaż może już teraz nie bardzo często o tym myślę, ale tak sobie myślę, że bardzo chciałabym brać ślub jeszcze raz z taką wiedzą, z inną którą mam teraz. Na takiej zasadzie, że wiesz, że ja mam wrażenie, że przed ślubem i w ogóle bardzo często słyszeliśmy o tym, że małżeństwo jest trudne, że będzie tak bardzo ciężko i że będzie tak ciężko i w ogóle będzie tak trudno. Wszyscy moi koledzy mówili mi bez przerwy, że którzy oczywiście już byli po ślubie, to bierz ślub, co będziesz miał lepiej niż my. Tak, ale ogólnie wiesz, nawet jak jeździliśmy na jakieś spotkanie przedmałżeńskie czy kursy i tak dalej, to ciągle się tak jakby powtarzało i mówiło o tym trudzie, o tym, że jest tak ciężko. I ja zawsze miałam takie przekonanie w głowie, że bierzesz ślub, a potem jest już tylko gorzej. Okay. Że to są takie strasznie ciężkie po prostu zmagania i lata zmagań i tak dalej, i tak dalej. A jak jest? I zupełnie odwrotnie. Że po prostu bardzo bym chciała brać ślub z tą myślą, że będzie tak wspaniale, jak jest teraz. Okej, bo byś bardziej się z tego cieszyła. Tak. Okay. A miałam takie wrażenie, że to jest jakiś taki moment i to mi bardzo stresowało, bo w głowie miałam te wszystkie obawy i te takie lęki. To może ja lęki. Po prostu wiedziałem, że ze mną jest fajnie, dlatego się nie stresowałam. Może, może. A to jest taka rzecz, która niesamowicie mnie zaskoczyła po ślubie, bo wiadomo, że małżeństwo wymaga i wymagało od nas pracy, ale nigdy nie miałam takiej myśli, że czuję się, nie wiem, sfrustrowana, że jest mi strasznie ciężko, że ciężko, że czuję jakiś taki trud albo coś takiego, tylko wręcz mam wrażenie, że z każdym dniem w naszym małżeństwie jest coraz lepiej. Że też po tak prostu, mam. Po prostu, że strasznie bym chciała brać ten ślub i wiedzieć, że po 8 latach małżeństwa będzie nam tak fajnie i tak zdrowo. No ale to byś nie miała takiej niespodzianki, no. Tak. Było takie wszystko, o, wiem, że będzie dobrze. No i w ogóle nie było tego emocji, a ty lubisz emocje. No, jakie odważne stwierdzenie, bardzo odważne stwierdzenie. A nie lubisz? Czy lubię emocje? Tak. Tych trudnych emocji nie lubię, a piękne, radosne emocje lubię. Okej. Myślę, że się tego uczę, ale myślę, że to nie jest ten moment na to, bo jestem, wiesz, po grupie otwarcia. Tak. Nie wiem, czy to jest dobry moment, że... Mam duże przemyślenia na ten temat, ale to nie jest ten moment. A miałeś tak, że na przykład po ślubie coś cię zaskoczyło? Bo wiesz, bo to było tak, że my nie mieszkaliśmy razem przed ślubem i bardzo wiele osób mówiło, że weźmiemy ślub, zamieszkamy razem i że pewnie, nie wiem, będzie rozczarowanie, będzie coś tam. Miałeś coś takiego? Właśnie ja też nie. Też nie miałem. Właśnie nie było czegoś takiego, że nagle... O co ludzie z wami chodzi? Ej, ale ja nie pamiętam czegoś takiego, żebym nagle zobaczyła ciebie jakiegoś innego, albo ja żeby myślę, nagle coś mi zaczęło przeszkadzać, może dlatego, że ogólnie jesteś taki ułożony. No raczej jestem taki bezproblemowy, raczej nie szukam konfliktu i nie szukam problemu, ale też myślę, że dużo przepracowaliśmy przed, nie? W sensie, jak zaczęliśmy być razem i w ogóle i tak dalej, nam na tyle bardzo mocno na sobie zależało, że dużo rzeczy przepracowywaliśmy wcześniej, nie? I mieliśmy taką otwartość na to, żeby się zmieniać, nie? A myślę, że wiele osób może mieć tak przed ślubem, że nie chce się zmieniać, i później dopiero po ślubie gdzieś widzą, że muszą i to jest takie już takie cięższe może trochę, nie? No ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, ciężko, jak jest gdzieś tam w innych ciężko powiedzieć, no gdzieś ale... ja myślę, analizuję po prostu, nie? Chociaż czemu ja myślę, tak że być, my no. tak naprawdę też sporo przepracowaliśmy po ślubie. To na pewno, bo doszły nowe rzeczy, nowe problemy. Ale nie? Na pewno wiem, mam takie dwa momenty, uważam, które były super przełomowe w naszym życiu, jeśli chodzi o nasze małżeństwo. Bardzo, bardzo, bardzo przełomowe. I pierwszy moment to był taki, kiedy umarł twój tata. Tak. I to było coś, co po pierwsze bardzo nas do siebie zbliżyło. Tak uważam, że było to też coś, co bardzo tak, przewartościowało, zmieniło myślenie, tak, no. przewartościowało nam wiele rzeczy to mega. I co jakoś też sprawiło, że musieliśmy też bardziej dorosnąć. Ale ja pamiętam, do dziś często wracam do tych momentów i pamiętam myśl, jaka mi towarzyszyła w tamtym okresie, kiedy były już takie najtrudniejsze dni, że... że tak warto łapać każdą chwilę i tak warto cieszyć się każdą chwilą. I pamiętam, że
wcześniej miałam takie podejście, że ojej, że w związku niesamowicie ważne jest to, żeby być takim romantycznym i żeby pokazywać sobie taką romantyczną miłość. A pamiętam, że w tym takim trudnym okresie i wiedziałam, że no dla ciebie też o wiele bardziej to jest trudne niż dla mnie, no bo to był twój tata, a ja cierpiałam dlatego, że po prostu ty cierpiałeś też. No i wiadomo, że twój tata też był mi bardzo, bardzo bliski i zawsze był takim przekochanym człowiekiem i myślę, że masz bardzo dużo ze swojego taty i też jestem bardzo mu za to wdzięczna, bo jesteś taki niesamowicie oddany, jeśli chodzi o małżeństwo i w ogóle o dom i po prostu zawsze było dla ciebie to takim mega, mega priorytetem. Ojej, aż się wzruszał. Ale... Po grupie otwarcie jesteś. Ale teraz ludzie wpisują i nie szukają, gdzie ona była i co ona robiła i po co jej to było. Opowiemy o tym. Opowiemy o tym może kiedyś. No w każdym razie pamiętam bardzo dobrze, jak wtedy łapałam każdy taki moment, taką chwilę, jak się śmiałeś, jak się cieszyłeś. I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, że tak naprawdę najpiękniejsze chwile w związku, w relacji, w małżeństwie, w przyjaźni, to nie są te momenty, kiedy okazujemy sobie wzajemnie jakieś, nie wiem, takie romantyczne gesty. Tylko, że dla mnie najpiękniejsze jest to, jak widzę ciebie, gdy ty się śmiejesz i cieszysz. Pamiętam, jak się wygłupialiśmy razem. I sobie myślałam, Boże, że to są najpiękniejsze chwile, kiedy się razem wygłupiamy, kiedy się razem śmiejemy. I że to dla mnie nagle taką wartość zyskało. I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, że nie chcę nigdy takiej sytuacji, że się kłócimy, że się na siebie gniewamy, obrażamy, bo kiedyś, nie wiem, pod koniec mojego życia, twojego życia, będę żałowała każdej sekundy, kiedy się po prostu kłóciliśmy. I do tej pory to pamiętam i do tej pory to stosuję w swoim życiu. I nawet jak coś tam pomiędzy nami się zadzieje, to ja sobie myślę, o nie będę traciła ani sekundy na nie to, żebyśmy... Nie sobie tego wykraść. Tak, że nie będę traciła ani sekundy na to, żebyśmy się, nie wiem, kłócili albo byli jakoś tam poróżnieni, bo po prostu chcę chwytać każdą chwilę i każdą sekundę. A druga rzecz to pewnie no i pandemia. Do każdej, tak, ale nie dokończyłam. Przepraszam. Ale to już kończę ten wątek. Ale no też tak mam, że od tamtej pory naprawdę od śmierci twojego taty każdego dnia, jak zasypiam i kładę się spać obok ciebie, to sobie myślę, Boże, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, że mogę się do ciebie przytulić. I myślę o tym codziennie i wczoraj, i przedwczoraj i po prostu codziennie o tym myślę, o tej chwili, że to jest jestem najszczęśliwsza, bo mogę się do ciebie przytulić i że jesteś. To tyle pięknych słów o tobie. Nie wiem, co powiedzieć. Nic nie musisz. Też cię kocham. Ale cię kocham. Zruszyłeś się chyba troszeczkę. A druga rzecz to pandemia. Tak. Jestem bardzo wdzięczna za to pandemii. Oczywiście strasznie dużo trudnych i ciężkich rzeczy się też działo. Ale też nam to pokazało, nie? Że można, że wcześniej przed pandemią my spędzaliśmy dziennie parę godzin tylko ze sobą. Nie? Tak, i to może z godzinę dziennie, zanim wyszliśmy do pracy. Tak, i po pracy parę godzin, jak wróciliśmy, a wiadomo, w Warszawie te dni gdzieś uciekają i godziny szybciej. I teraz to w ogóle jakoś totalnie abstrakcyjnie wygląda, że moglibyśmy po prostu widzieć... Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja też sobie tego nie wyobrażam. Ja naprawdę mam wrażenie, że nie pamiętam trochę nas przed, nie wiem, sprzed pandemii, bo naprawdę widzieliśmy się parę godzin dziennie. Jak przyszła pandemia i nie pracowaliśmy, nie jeździliśmy do firm, tylko zaczęliśmy pracować zdalnie, a potem tak naprawdę już nie wróciliśmy do firm, bo ty się zwolniłeś, ja się zwolniłam, to po prostu, jejku, mamy tyle czasu razem, spędzamy tyle czasu razem i naprawdę mamy tyle... przestrzeni, możliwości do budowania naszego małżeństwa, do budowania naszej relacji, po prostu do bycia razem, że ja w ogóle nie wyobrażam sobie tego, że nagle nie widzimy się całe dnie, bo jesteśmy rozdzieleni, bo pracujemy. Oczywiście jestem strasznie szczęśliwa, że po prostu mamy tą możliwość. No i że też dokonaliśmy jakichś takich świadomych wyborów. Tak. Chociaż nie mieliśmy chyba... No są to jakieś świadome wybory, ale coś też, co tak jakby nas zastało w tej sytuacji. Wiesz, co chodzi? Pewno nie byliśmy w stanie przewidzieć do końca, jak to się wszystko potoczy, nie? Tak. Jesteśmy tutaj gdzieś tam. Nie widzimy przyszłości. Co? No, nie widzimy przyszłości. W sensie? No, żeby, po prostu. Nie jesteśmy jasnowidzami. Nie jesteśmy jasnowidzami.
Chujesz jasnowidzy, nie wiem, czy widzi przyszłość. No dobra, nie widzimy przyszłości. Tak, nie widzimy przyszłości, więc nie widzieliśmy, jak to się potoczy, ale myślę, tak, to było też dla nas coś bardzo dobre. Było mega tak otwierające, nie? I że ten czas teraz, że całe dnie potrafimy wiele godzin, dzień razem przebywać i robić po prostu wiele rzeczy razem, no to jest niesamowite, nie? Aż po prostu ciekawe, co jeszcze Pan Bóg nam zaplanował, nie? Och, tak. Ale no, w ogóle przypomniało mi się... Jak to jeszcze wszystko ewoluuje. Tak, ale przypomniało mi się a propos naszego poznania, jak w ogóle się poznaliśmy. Nie ma żadnej chronologii w tym odcinku. Totalnie. Ale pamiętam, jak się poznaliśmy, co pomyślałeś, jak mnie zobaczyłeś pierwszy raz? Bo już chciałam swoją odpowiedź podać, ale podaj swoją najpierw. Pamiętasz w ogóle, kiedy pamiętam, mnie zobaczyłeś? Pamiętam salę, pamiętam gdzie ja siedziałem, pamiętam, gdzie ty siedziałaś. Tak, ale może zacznijmy od tego, że poznaliśmy się na studiach. Tak. Ja do was dołączyłam troszeczkę później, ponieważ chyba ja studiowałam... Na trzecim roku, nie? Nie, na drugim. Na drugim? Na trzecim, wydaje mi się. Na trzecim? Po drugim chyba, no. Może. W każdym razie to było tak, że ja pracowałam, studiowałam dziennie i zaczęłam pracę na etacie i w pewnym momencie po prostu nie byłam w stanie już studiować dziennie i pracować codziennie, więc stwierdziłam, że po prostu muszę przenieść się na studia zaoczne, więc ja po prostu dołączyłam do was, tak. Nie? I co? Dobra, pamiętasz salę? Co pomyślałeś? Pamiętam. Siedziałeś z tyłu, nie? Ja siedziałem z tyłu, oczywiście z kolegami pamiętam sobie. Ty siedziałaś z przodu oczywiście, bo oczywiście, jesteś kujonką tak. i zapisywałaś wszystko pilnie i na nic nie zwracałaś uwagi, tylko byłaś, no tak, nawet się nie odwróciłaś, nic, nie? No i no, byłaś nowa i w ogóle, więc tak sobie pomyślałem, ciekawe kim jest ta nowa dziewczyna w sali i w ogóle jakoś mnie tak przyciągnął wzrok i tak patrzyłem na ciebie i się pytałem kolegów, czy kojarzą co i jak i w ogóle. Śmieszna anegdotka jest też taka, że nie mogłem zapamiętać twojego imienia, że byłaś pierwszą Irminą, którą poznałem i się chyba parę razy pytałem kolegów, jak ta nowa ma na imię, jak ta nowa ma na imię. No, więc tak to wyglądało. Ja się pamiętam bardzo dobrze ten moment i bardzo dobrze pamiętam tą salę. Tak. Była mała sala, nie? Tak. Ja pamiętam taki moment, jak się odwróciłam do tyłu i ty się akurat na mnie patrzyłeś. Ale stalker. Stalker. I pamiętam, że sobie pomyślałam. Wyglądałeś mi na takiego kujonka wtedy. Ale tylko przez ten jeden moment, bo... Potem mnie poznałaś. Bo potem pamiętam, że mieliśmy robić zadanie... I wymyśliliśmy dżingiel do radia. Mieliśmy ćwiczenia Pamiętasz? Medialne, tak. Nie wymyśliliśmy dżingiel do radia, byliśmy w grupie ja, ty i Radek. Tak. I wymyśliliśmy, że nasze radio się będzie nazywało Radio Kaplica i dżingiel brzmiał... Radio Kaplica. Słuchasz i koniec. I pamiętam też, że sobie pomyślałam, że jesteś tak niesamowicie śmieszny i zabawny, bo ty to chyba wymyśliłeś. Tak, tak. Z tego, co pamiętam. I jakoś jak tak zaczynaliśmy się kumplować, to pamiętam, że taka moja pierwsza myśl o tobie była taka, że jesteś ideałem na mojego przyjaciela. No i jestem twoim przyjacielem. No jesteś, ale dla mnie to wtedy było takie wow, że po prostu on ma wszystkie cechy, żeby zostać moim przyjacielem. I to była taka myśl, którą po prostu pamiętam. No. No i fajnie. Tak, więc cofnęliśmy się. Chronologia tego odcinka wyglądała tak, że zaczęliśmy od ślubu i wesela, skończyliśmy na tym, jak się poznaliśmy, więc totalnie poszliśmy w drugą stronę. A co najbardziej lubisz w naszym małżeństwie? O, wow. Co lubię? Sama myślę. Myślę, że najbardziej. To jak, albo co lubisz? To jak się uzupełniamy, bo myślę, że się super uzupełniamy. No, dobra odpowiedź, mądra. Że mamy naprawdę bardzo różne cechy, mamy bardzo różne zdolności i fajnie to nam współgra. Tak, ale to też jest fajne, bo nauczyliśmy się wykorzystywać to, że jesteśmy różni inni i traktować coś jako też, taki atut i tak, coś, co pomaga nam w naszym życiu. Że pewne rzeczy na przykład odpuściliśmy na rzecz drugiej osoby, że widzieliśmy, że... Ja mam wrażenie, że ciągle odpuszczam. To mam wrażenie, że ja odpuszczam, ale musimy przegadać pewne rzeczy jeszcze. No właśnie. No. Co wzajemny szacunek do siebie. Tak. No. To myślę, że to. A ty? Co najbardziej lubię? Tak. Nie magluj mnie tak. Wiesz co, myślę, że bardzo lubię to, że uważam, że jesteśmy wyluzowani. Mhm. Nie wiem, jak ludzie, pewnie różnorako każdy to rozumie, ale ja mam wrażenie, że jest w nas taka pewna doza i forma luzu, która uważam, że jest super fajna, że bardzo wiele gdzieś takich, no nie wiem, rzeczy,
że mamy dystans do życia i do świata i w ogóle, ale uważam, że taki super pozytywny. Że w takim stopniu, jakim ja gdzieś tam najbardziej... tak, że wiesz, że, nie potrafi, że potrafimy się nie przejmować wieloma rzeczami, to tak szczerze nie przejmować, nie? Lubię w nas... Ja jeszcze myślę, że fajne w nas jest to, że... Ale lubię też to, że się uzupełniamy bardzo. Że ani ty, ani ja nie lubimy iść takimi oczywistymi drogami. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. W sensie, że idziemy jakimiś własnymi wyborami, nie słuchamy, co ludzie wokół mówią i w ogóle podejmujemy jakieś może czasami nierozsądne decyzje, ale są to nasze decyzje. Aż takie nierozsądne, patrząc, powiedzmy, tak, ogólnie stereotypowo. Ogólnie stereotypowo. I to nie jest tak, że ty nagle zaczniesz wymyślać jakieś rzeczy i ja mówię, że ty tylko chodzisz głową w chmurach i się denerwuję i w ogóle, albo ja, że coś wymyślam i jest tak samo, tylko że po prostu mamy jakieś takie swoje własne podejście do życia. Ja mam wrażenie, że ci życia. Pozwalam na wszystko. Uważasz, że nie? Nie mogę zrobić prawo jazdy na motor. O, to jest jedyna rzecz, której nie pozwalam. Ja myślę, że jeszcze by się coś znalazło. Ale dlatego, że za dużo nie chcesz. za dużo nie chcę od życia. Chcę mieć święty spokój. To jest moje największe pragnienie w życiu. Nie, no, że gdybym chciał święty spokój, to bym nie robił chwała mu. I innych rzeczy. I YouTube'a. No, YouTube'a. Tak. Dobrze. Poczekaj, chyba... myślę jeszcze nad czymś, co lubię. No, ale co, nie ma wymyślania. Albo wiesz, albo nie wiesz. Musiałabym chyba bardziej pomyśleć to i przygotować. Myślę, że lubimy swojego poczucie humoru. No, bardzo. I chyba niesamowite jest to, i to jest dla mnie piękne, Irminka ostatnio komuś powiedziała, że wraz ze stażem naszego małżeństwa coraz bardziej lubi moje poczucie humoru. Więc to jest naprawdę bardzo niespotykane rzecz w małżeństwie, więc aż to jest, aż mi się wzruszyłem. Oj, fajnie. No. Tak, ale to jest faktycznie coś, co jakoś też bardzo nam tak przyświeca. Żeby, ja myślę, że to nie jest nawet tak, że my wybieramy nietypowe drogi albo coś takiego, tylko chyba nasze bardzo drogi, tak, że bardzo patrzymy na to, co my mamy w sercu i że jakoś tak potrafimy mocno na to stawiać i potrafimy się bardzo mocno chyba też w tym wspierać. I to jest takie w tym wszystkim ważne. Ej, no dobra, no to troszeczkę sobie porozmawialiśmy. Dobrze, tak, porozmawialiśmy. Zdradzamy, o czym będzie kolejny odcinek. Tak. Jakieś udawane werble. Przeszliśmy przez ślub, wesele, więc przejdziemy w następnym odcinku o naszej podróży poślubnej do Ugandy. Wspominaliśmy już to w jakimś odcinku, że byliśmy w Ugandzie. Mówiliśmy, że może nagramy o tym odcinek. Stwierdziliśmy, że w sumie warto. Nie będziemy czekać do rocznicy, bo byliśmy tam w listopadzie. Ale tak, że byliśmy tam w miesiąc poślubny, pojechaliśmy, to w jakimś innym odcinku, tak. Aha, to wspominaliśmy, ale też mówimy o ślubie, tak. O małżeństwie, potem powiemy o Ugandzie, no. Naszej podróży poślubnej. Totalnie. Więc tak, tak było. Widzimy tak się było. Niedługo. To był ekscytujący czas. Dzięki. Chciałeś mi buziaka dać? Chyba tak. Daj. No. Mam buziaka, jestem słodki. Bardzo. Dzięki. Pa. I do zobaczenia. Pa. Pa.